Cześć. Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować terrarium dla ptasznika Holotele SP Columbia. Zaczynamy od oklejenia tła korkowego z suchym mchem. Pamiętaj, że klej na ciepło szybko wysycha, dlatego przyda Ci się druga osoba do pomocy. Po umieszczeniu tła w terrarium wsypujemy keramzyt, następnie przykrywamy go plastikową siatką i dodajemy pierwszą warstwę podłoża. W tej aranżacji użyliśmy korzeni Forest Branch, które również oklejamy suchym mchem. Korzeń umieszczamy w taki sposób, aby stanowił on wejście do kryjówki. Drugi kawałek korzenia stanowi element dekoracyjny. W kilku miejscach na podłożu układamy mech. Tutaj zmieniliśmy trochę założenie i zrobiliśmy drugie wejście do kryjówki. Jako dekoracji można użyć również suchych liści. Dzięki za obejrzenie filmu i do zobaczenia w sieci.